Z Ewangelii według świętego Marka. Przez cały dzień Jezus nauczał w przypowieściach. Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do uczniów: przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher, fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: kim właściwie on jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? Drodzy, ciekawa sytuacja. Jezus jest obecny, uczniowie widzą go, ale zasypia. I przychodzi to wydarzenie, to przerażające wydarzenie, kiedy nastaje gwałtowny wicher, a Jezus śpi. Te fale, które biją w łódź się napełnia, a Jezus śpi. I wtedy przerażeni budzą go, wołają do Jezusa: Jezu, nie ratujesz nas? Jezu, zobacz, giniemy. I nagle Jezus ucisza jezioro. Drodzy, to pokazuje nam, jak wygląda nasze życie. Te fale, które biją w łódź dzisiejszej Ewangelii, te sytuacje, które przychodzą w naszym życiu. Sytuacje, które często nas zaskakują. Czy potrafię wtedy nadal wpatrywać się w Jezusa? Czy powierzam mu się siebie wtedy? I jak wtedy spoglądam na Jezusa? Czy nie oskarżam Jezusa, że jest obojętny, że mi nie pomaga, że jest nieobecny w moim życiu? Możemy w ten sposób myśleć. To może być taka pokusa. Skoro źle mi się dzieje, a przecież cały czas staram się być blisko Niego, to On chyba zasnął, to chyba Go nie ma. No właśnie, starajmy się nigdy nie wejść w taką pułapkę myśli. Prośmy nieustannie Jezusa, abyśmy byli wolni od lęku i mieli silną wiarę w Jego bliskość, że jest w każdej sytuacji i że nam pomaga, że nas wspiera.